Radio Tyk FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra wspólnie z komputerem Izyda prowadzą program. Mówią o roku 1999, gdy papież Jan Paweł II błogosławił, wyświęcał tę bibliotekę, która jest za nami. Proszę Pani, oto ona. No, w kawałeczkach. Oczywiście, że w kawałeczkach, bo biblioteka uniwersytecka jest bardzo duża i nie wiadomo jeszcze za jakie miliony wybudowana. Niemniej trzeba pamiętać, że student polski jest biedny i nie musi kupować 4 kawy po 10 zł w Costa Cafe, która się tu rozgościła bezprawnie Uniwersytetu Warszawskiego w jego bibliotece uniwersyteckiej, że dyrektorki lewaczki powinny się zastanowić, czy jest z tego sens, aby studenci płacili po 10 zł za kawę.